Katowicach na Wydziale Operatorskim. I nie wiem, czy wszyscy wiecie, kim w ogóle jest operator filmowy, dlatego może też tak na wstępie pokrótce przybliżę tę funkcję i jego rolę w filmie popularnym. Reżyser jest taką postacią, która zajmuje się opowiadaniem historii, pracą z aktorem i jakby tak ogólnie rzecz biorąc treścią filmu. Natomiast operator to człowiek, który pomaga reżyserowi pokazać tę treść za pomocą obrazu. Czyli operator odpowiada tak po prostu za obraz filmowy i posługuje się wieloma narzędziami swojej pracy, między innymi oczywiście kamerą i obiektywami, ale również zajmuje się oświetleniem filmu, to znaczy wymyśla, jak oświetlić świat w filmie, jak przekazać jego klimat, a także zajmuje się opowiadaniem za pomocą kadru oraz ruchu kamery. No i właśnie ta nasza dzisiejsza rozmowa, dzisiejszy wykład będzie dotyczył zagadnienia kadru filmowego. Podczas tego wykładu przybliżę Wam różne rodzaje kadrów, od najszerszego, czyli plan totalnego, po zbliżenie i detal. Będziemy oglądać różne przykłady i analizować je pod kątem użycia tego kadru. A po całym wykładzie porozmawiam o zadaniu, które dla Was przygotowałem. I to zadanie będzie polegało na wykorzystaniu tej właśnie wiedzy, którą spróbuję Wam przekazać, czyli na takim świadomym użyciu kadru. Ale to o szczegółach porozmawiamy po wszystkim. Mam nadzieję, że wtedy to będzie jasne. No dobrze, to tutaj udostępnię ekran. Tak, czy widzicie tutaj wszystko widać? Bo teraz ja was nie widzę, więc jakby ktoś mógł... Widać. Dobra. No dobrze. Kadr filmowy sam w sobie ma bardzo prostą definicję. Jest to po prostu obraz filmowy zamknięty w ramie. Zamknięty w ramie podobnie zresztą jak malarstwo czy grafika. I dzisiaj będziemy omawiać różne rodzaje kadrów, takie jak na przykład plan totalny, plan ogólny, plan amerykański, uzbliżenie, zbliżenie i detal. Są one tutaj uporządkowane od najszerszego do najwęższego. Każdy z nich ma swoją własną charakterystykę i niesie w sobie inną treść. Dlatego twórcy filmowi używają tych kadrów jako języka wizualnego, jako nośnika emocji i treści w filmie. Będę je analizował z perspektywy twórcy filmu fabularnego, bo tym się zajmuję, ale wydaje mi się, że wiedzę na temat użycia kadru można śmiało wykorzystywać w innych działaniach, takich wizualnych jak fotografia, film eksperymentalny czy wideo art. Jest to język, który wykreowało kino, ale na pewno można go używać również w innych formach, więc mam nadzieję, że Wam się to przyda. Muszę napić się wody jeszcze. Także pierwszym kadrem, o którym będziemy rozmawiać, jest plan totalny. Plan totalny jest to najszerszy z tych wszystkich planów. Opowiada o świecie, w którym osadzona jest treść filmu. Opisuje stosunki między przyrodą, architekturą i człowiekiem. W tym kadrze człowiek nie jest tematem, jedynie drobnym elementem przedstawienia. I tutaj na przykład przykład z filmu Władca Pierścieni, w którym to świat filmu jest niezwykle ważny. I właśnie dzięki temu, że twórcy w taki sposób nam pokazują też Śródziemie, czyli świat filmu, ten świat staje się dla nas wiarygodny, jako dla widzów, tak? To jest niezwykle istotne, żebyśmy mogli uwierzyć w świat takiej opowieści i bohaterowie za pomocą tego planu totalnego często pokazują nam krajobrazy, różne budowle, tak? Niezwykle
niezwykłe takie przedsięwzięcia. Właśnie ten plan totalny w tym bardzo pomaga. Tu kolejny przykład też z Władcy Pierścieni. A tutaj przykład zupełnie inny z filmu Interstellar. I to jest taki przykład, w którym widzimy w jednym obrazie bardzo wiele treści, ale bez wnikania w szczegóły, tak? Czyli kiedy twórcy pokazują nam w kinie tego typu obraz, możemy zauważać, co się na nim znajduje i wiązać sobie z tego taki obraz tego, o czym będzie film albo o kim ten film będzie, tak? Czyli tutaj widzimy pewien dom, widzimy jakieś maszyny rolnicze, widzimy pole kukurydzy wokół tego domu. No i możemy z tego wnioskować, że film będzie opowiadał o farmerach, którzy uprawiają wielkie płacie ziemi i żyją w jakiejś takiej izolacji. No i tutaj inny przykład, moim zdaniem fajny, z Harry'ego Pottera. Jest to przykład użycia planu totalnego we wnętrzu. Czyli nie pokazuje nam on krajobrazu, a bardziej skupia się na pewnej takiej symbolice, można tak powiedzieć. W tym kadrze widzimy przestrzeń jakiegoś wnętrza. Widzimy tłum ludzi z prawej strony. I ten tłum ludzi kompozycyjnie oddzielony jest od dwójki, która znajduje się po lewej stronie. I jakby ten taki obraz pozwala nam na to, żebyśmy mogli odczytać pewną relację pomiędzy tymi dwiema postaciami po lewej stronie, a tym tłumem po prawej. Tak? Czyli widzimy tutaj pewien proces i widzimy tę dwójkę, która jest w tym procesie osamotniona. Stoi przeciwko temu całemu tłumowi, jest w konfrontacji. I jakby za pomocą takiego obrazu w tym planie totalnym możemy odczytywać takie symbole, nie znając w ogóle kontekstu treści. A tu jeszcze też Harry'ego Pottera, tak? Przykład użycia tego planu totalnego w takiej formie właśnie pokazania nam tej przestrzeni, czyli takiego pięknego otoczenia, wokół którego znajduje się Hogwarts. Tutaj plan totalny z filmu Pokuta, w którym znajduje się wielu ludzi. No i tutaj to jest taki przykład, żeby zilustrować to, że właśnie to człowiek nie jest tutaj tematem takiego kadru, tylko jest po prostu jednym z wielu elementów. Nic nie możemy powiedzieć z osobna o żadnej z tych postaci. Ci wszyscy ludzie tworzą taką jedną masę i są tylko takim, powiedzmy, wypełnieniem tego krajobrazu. Kolejnym typem kadru jest plan ogólny. Jest to węższy od planu totalnego kadr. Plan ogólny ujmuje otoczenie i znajdującego się w nim człowieka. Człowiek w tym kadrze przedstawiony jest w kontekście otoczenia i to człowiek staje się treścią takiego ujęcia. Tak jak w tym kadrze, to jest kadr z filmu Nici i Widmo. Widzimy tutaj tą przestrzeń, w której znajduje się dwójka ujęta centralnie tańcząca. Przestrzeń tutaj jakby narzuca nam tylko kontekst tej sceny, czyli widzimy, gdzie oni się znajdują, że jest to jakaś sala balowa, że jest to już po jakiejś imprezie, tak? Ale jakby to nie jest istotne, najważniejsi są oni w jakiejś czynności, w jakimś zawieszeniu, tak? W tym tańcu. I jakby to tło jakby pozwala nam tylko nadać jakiś kontekst, dopowiada nam pewną historię w tym jednym obrazie, ale w przeciwieństwie do tego planu totalnego to właśnie ta dwójka jest tutaj najistotniejsza. A tu kolejny przykład użycia planu ogólnego, to jest film Seven. I to taki jest fajny przykład na to, żeby pokazać, jak plan ogólny pozwala nam jako widzom dostrzegać wiele szczegółów w otoczeniu, w którym znajduje się człowiek.
Czyli tutaj trochę możemy być jak tak detektywi i oglądać miejsce zbrodni, ale jednocześnie ten plan ogólny, poza ukazaniem tej przestrzeni, pozwala nam na takie obserwacje działań głównego bohatera, który znajduje się w tym kadrze. Czyli jakby jesteśmy w stanie rozpoznać, że jest on detektywem i jesteśmy w stanie śledzić jego ruchy i coś czytać z jego mowy ciała. Tutaj taki przykład użycia planu ogólnego w plenerze, czyli jakby mamy tutaj piękny wschód słońca, piękny krajobraz, ale to ten krajobraz nie jest jakby tutaj najważniejszy. Nasza cała uwaga i treść tego ujęcia jest przedstawiona jakby za pomocą tego człowieka, który się tam znajduje. I tu też przykład użycia planu ogólnego we wnętrzu. Jest to bohater, który jest we własnym wnętrzu, we własnej przestrzeni swojego mieszkania. I plan ogólny to też taki plan, właśnie w którym ta przestrzeń też może nam coś opowiadać o naszym bohaterze. Czyli kiedy pokazujemy osobę we własnym mieszkaniu, we własnym pokoju, w planie ogólnym, to istotne jest, żeby ten pokój, te wnętrze też stanowiło pewną treść. Kolejnym planem, węższym od tego planu ogólnego, jest plan amerykański i średni. Zostawiam je tutaj jakby razem, bo są zbliżone. Plan amerykański przedstawia sylwetkę. Coraz bardziej zbliżamy się do tej postaci. To postać w tym momencie staje się takim dominującym elementem w kadrze. I to o tej postaci teraz głównie opowiadamy, ale jest to na tyle szeroki plan, że wciąż mamy pewien kontekst tego tła, tego otoczenia. I na przykład tutaj mamy kadr z filmu Joker i już możemy coś zaobserwować z tej postaci. Widzimy ciało bohatera, widzimy jakieś napięcie w mięśniach, ale dzięki temu, że mamy też pewną relację tutaj z otoczeniem, zauważamy ten kontrast w tym takim napiętym ciele, dziwnie zdeformowanym, a jakąś taką przyjemną aurą poranka, która wpada przez okno. I właśnie w tej relacji twórcy za pomocą takiego jednego obrazu pokazują pewien taki konflikt w tym bohaterze i za pomocą tego kontrastu też nas widzów wprowadzają właśnie w taki jakiś, w takie poczucie tego niepokoju. Tutaj kolejny przykład planu amerykańskiego, w którym widzimy dwie osoby. Jest to kadr z filmu Aż poleje się krew. Taki kadr pozwala nam obserwować jakąś relację pomiędzy tym dwojgiem ludzi. W tym kadrze widzimy ich sylwetki, widzimy, że są one w takiej pozycji konfrontacyjnej, zwrócone naprzeciwko siebie i też widzimy dużą przestrzeń pomiędzy nimi. Więc jakby ten kadr opowiada nam o takim konflikcie pomiędzy tym dwojgiem i o dystansie, który się pomiędzy nimi kreuje. Gdyby to był taki szerszy plan, myślę, że wtedy nie moglibyśmy tego zobaczyć, tak? Dopiero tutaj jakby ten kadr pokazuje nam, że tu chodzi właśnie o nich i ten kadr też pozwala na tworzenie takiego dystansu. I tutaj też przykład takiego użycia planu średniego, kiedy to bohater gra na fortepianie, ale za pomocą tego użycia tego planu, w którym to widzimy też taki szerszy kontekst otoczenia, czyli jakaś pusta przestrzeń i jakieś kartony, dostajemy sygnał od twórców, że ta gra na tym fortepianie jest jakby czymś więcej, tak? Że możemy się zacząć zastanawiać, że może to jest na przykład jego ostatnia gra w tym mieszkaniu, tak? Czy w ogóle może jego ostatnia gra, no ponieważ coś się zmienia wokół.
Kolejne przykłady. No i przechodzimy do półzbliżenia. Półzbliżenie to jest taki pierwszy już z tych planów, który pozwala nam na pokazanie twarzy postaci z bliska. Wciąż mamy czytelne tło i pewien taki szerszy kontekst. Ten plan pozwala nam na pokazanie ramion bohatera, więc wciąż mamy też, możemy coś czytać z jakiegoś ruchu ciała. No ale to człowiek jest takim głównym elementem takiego planu, półzbliżenia, tak? To zaczynamy tutaj wnikać w jakiś taki kontekst psychologiczny postaci. I na przykład w tym przypadku, w tym kadrze możemy się zastanowić, jakby wyglądała ta sytuacja przedstawiona szerzej, w takim planie ogólnym, powiedzmy, tak? Widzielibyśmy wtedy pokój, w którym się znajdują. Ten pokój mógłby coś nam mówić o tej sytuacji, tak? Widzielibyśmy dwie osoby leżące w łóżku. No, ale nie zauważylibyśmy twarzy tej postaci męskiej, która tu leży, tak? Która nie śpi. A dzięki użyciu takiego półzbliżenia widzimy jego gest, objęcie, ale jakiś taki dysonans pomiędzy tym gestem a jego takim wzrokiem, który jest zamyślony, być może zmartwiony, no to po prostu daje nam taką możliwość spojrzenia w głąb tej postaci i stworzenia jakiegoś takiego rysu psychologicznego. No a tutaj seria takich półzbliżeń z filmu Drzewo Życia i na ich podstawie chciałbym wam powiedzieć, że półzbliżenie to też jest taki kadr, w którym możemy wytworzyć jakąś taką intymną relację pomiędzy widzem a portretowanymi osobami. Dzięki temu, że w półzbliżeniu widzimy emocje, widzimy różne subtelności, możemy dostrzec jakiś wewnętrzny konflikt, to pozwala na tworzenie takiej więzi emocjonalnej pomiędzy widzami a właśnie tymi postaciami. I tu też taki przykład z serialu Euforia. No widzimy jakiś, wciąż jest dostrzegany ten tło, tak, ten kontekst tła, no ale on nie jest jakby istotny. Skupiamy się tylko na naszej bohaterce. Przechodzimy do zbliżenia. Zbliżenie to bliski portret człowieka. W zbliżeniu przedstawiamy wewnętrzny rys postaci. Kadr opowiada tylko o portretowanej osobie. To tło przestaje już być istotne, tak jak w tym przypadku ono jest rozmyte, nic nie możemy z niego wyczytać. Cała nasza uwaga skupiona jest wokół postaci. I na przykład w tak bliskim planie, jak w tym kadrze z filmu Mistrz, widzimy każde drgnięcie na twarzy, każde spięcie mięśni. Obserwujemy to spojrzenie, możemy bardzo głęboko mu zajrzeć w oczy. No jest to taki bardzo emocjonalny kadr. Tutaj przykład takiego podwójnego zbliżenia. Widzimy dwie postaci i jako widzowie możemy uczestniczyć w jakiejś takiej intymnej sytuacji pomiędzy nimi. To jest taka chwila tuż przed pocałunkiem. I możemy te obserwować napięcie wokół tej sytuacji, gesty i być świadkami tego zatrzymanego w czasie momentu. No tu też taki przykład zbliżenia, kiedy skupiamy się tylko na tej bohaterce, tak? Zaczynamy się zastanawiać, co ona robi, dlaczego to robi i co w niej takiego jest.
Ten cały kontekst otoczenia jest tutaj nieważny. No tu też takie podwójne zbliżenie, tylko jakiś ten intymny moment pomiędzy nimi jest tematem takiego kadru. To właśnie zbliżenie jest takim fajnym kadrem, żeby pokazywać takie bardzo emocjonalne rzeczy, które są wewnątrz naszych bohaterów. I ostatnim planem, o którym będziemy rozmawiać, jest detal, czyli taki plan, w którym pokazujemy przedmiot. I to właśnie te przedmioty stają się tematem tego ujęcia. Przeważnie w filmach pokazuje się przedmioty, które mają jakieś znaczenie, albo fabularne, albo znaczenie dla postaci, bądź jakieś takie znaczenie. Pokazuje się przedmioty, które niosą z sobą treść. Tak na przykład jak w tym kadrze z filmu Nić widmo, to jest scena, w której bohaterka kroi trujące grzyby. No i właśnie jakby w detalu twórcy chcą nam pokazać, że to jest bardzo istotna rzecz w tej scenie. Albo w tym przykładzie możemy czytać treść listu, który pisze bohater. Tu obserwujemy gest przekazania jakiegoś listu. Twórcy pokazują nam, że ten przedmiot ma jakieś tutaj wartościowe znaczenie. Czy tutaj pokazanie w jakiejś przestrzeni, w detalu pewnych rzeczy, które są związane z bohaterem tej opowieści. No i tak, i to są no wszystkie te kadry, o których chciałem z wami rozmawiać. Poznaliście każdy z tych kadrów osobno, no taki szybki sposób, tak, ale mam nadzieję, że jesteście jakoś w stanie odróżnić. Chcąc opowiedzieć jakąś historię, twórcy filmowi używają wszystkich tych kadrów. Dlatego, że film jest ciągiem kadrów, które zestawione ze sobą wchodzą w jakąś wzajemną relację. I dlatego istotne jest, żeby decydując się na jakieś kadry, mieć na uwadze też inne, które pojawią się w tej scenie i jakoś tak pełniej pokazywać zagadnienie, które chcemy przedstawić za pomocą wielu kadrów. Więc teraz pokażę wam takie przykłady użycia wielu kadrów do opowiedzenia jakiejś historii. I to są takie przykłady, które mogą być też dla was inspirujące do zadań, które będziemy wykonywać. Tak więc na przykład tutaj mamy przykład z serialu Euforia. Jest to bardzo prosta scena o nakładaniu makijażu przez dwie przyjaciółki. I przejdziemy sobie po kolei, po każdym z tych kadrów i przeanalizujemy, dlaczego zostały one użyte w tej scenie. Co twórcy chcieli nam za ich pomocą przedstawić. Także pierwszy otwierający scenę kadr jest to detal. Widzimy paletkę do makijażu. I ten detal jest tutaj dlatego, on otwiera scenę. Jakby nie znamy szerszego kontekstu. Widzimy tylko pewien przedmiot, nie widzimy pokoju, nie widzimy bohaterów. Twórcy nie odkrywają nam jeszcze wszystkiego, ale za pomocą tego detalu wskazują, że to na tym przedmiocie będzie się skupiać czynność w całej scenie. Kolejny kadr, jest to półzbliżenie, widzimy już szerzej. Widzimy więcej, tak? Mamy tutaj bohaterkę. Widzimy dłonie drugiej, która i widzimy tą czynność, czyli właśnie robienie tego make-upu. Także to półzbliżenie
pozwala nam już pokazać coś więcej i pokazać nam jakąś emocjonalną relację. Kolejnym kadrem jest zbliżenie. Widzimy tutaj bohaterkę, której wcześniej nie pokazywaliśmy, pokazywaliśmy tylko jej dłonie. No i za pomocą tego zbliżenia twórcy chcą nam pokazać no, emocje, które się tutaj wiążą z tą czynnością w tej scenie. Czyli możemy tutaj widzieć jakieś emocjonalne reakcje u bohaterki. Kolejny kadr, również zbliżenie, jest to zbliżenie na tą bohaterkę, którą widzieliśmy już wcześniej. No i za pomocą tego zbliżenia twórcy jeszcze bliżej chcą nam pokazać te emocje, które tutaj są ważne w tej scenie, tą zabawę, ale też pokazują nam makijaż, który jest jakby czynnością tej sceny. Więc tu widzimy efekt. No i kolejny, półzbliżenie, takie szersze, dzięki temu, że jest to taki plan, widzimy je obie naraz, widzimy ten gest, jakąś relację, która się tworzy pomiędzy nimi, no i wciąż możemy widzieć ten make-up. I takie zamykające scenę ujęcie, jest to plan amerykański, najszerszy spośród wszystkich do tej pory w tej scenie. No i on jest taki puentujący, zamykający całość. Czyli widzimy je obie szerzej, już w szerszym kontekście. Twórcy pokazują nam przestrzeń, w której się znaleźli, dopiero pod koniec. Dlatego, że ona nie była jakby istotna do tej pory. Teraz widzimy, że jest to jakaś prywatna przestrzeń, jakiś pokój. No ale przede wszystkim skupiamy się na tej dwójce, którą widzimy już szerzej, widzimy ten gest przytulania. No jakby możemy zobaczyć całe ich sylwetki i to, jak razem wyglądają po prostu. Więc to jest taki przykład właśnie sceny, która opowiada o jakiejś takiej prostej czynności, tak? O tym nakładaniu makijażu, ale właśnie za pomocą tego, że jest to przedstawione w wielu różnych kadrach i one tworzą taką jedną całość, twórcy przekazują jakby uwagę widza, tak? Nie pokazują wszystkiego naraz, tylko słaniają nam wszystko po trochu i dzięki temu też jesteśmy w stanie, tak jak twórcy tego chcą, odbierać emocje tej scenie. No i tu kolejny przykład, to jest przykład z filmu Pokuta. Przykład sceny, która również opowiada o jakiejś czynności. W tym przypadku jest to pisanie listu. Lecimy po kolei. Kadr otwierający całą scenę. Jest to kadr w planie ogólnym. Widzimy pokój i widzimy człowieka, który znajduje się w tym pokoju. Nie widzimy jeszcze tej maszyny do pisania, widzimy tylko tą postać. Jakby ten plan ogólny ma tutaj taki charakter otwierający. Nie pokazuje nam wszystkiego, ale pokazuje nam przestrzeń i kogoś znajdującego się w tej przestrzeni. Jeszcze też nie jesteśmy w stanie ocenić, kim ta osoba jest, bo jest usytuowana tyłem do nas. Następny kadr, plan średni. Tutaj jakby twórcy przybliżają nas do tej sytuacji. Czyli już widzimy tą maszynę do pisania, widzimy człowieka, już jesteśmy coś w stanie więcej na jego temat powiedzieć. No i wiemy, czym on się w tym pokoju zajmuje. Czyli wcześniej był taki plan szeroki, teraz jest bliższy, czyli zbliżamy się do tej sytuacji, zbliżamy się do tej czynności. Następnie widzimy półzbliżenie w odbiciu w lustrze. No i teraz to półzbliżenie jest tutaj po to, żebyśmy mogli zauważyć,
że coś tutaj jest więcej, tak? Że to pisanie listu, że ono jakoś może mu nie wychodzić, tak? Że już coś tutaj możemy zacząć czytać z tych jego oczu, zastanawiać się, co się dzieje głębiej. Widzimy też z bliska ten list, który on jakoś tam mieli, tak? Czyli no po prostu jakby dzięki temu, że jesteśmy bliżej, właściwie więcej możemy z tej sceny wyczytać. By twórca akcentują nam, że tutaj też chodzi o jakieś emocje z tym związane. Kolejnym odchodzimy dalej. Jesteśmy w planie amerykańskim. W planie, który pozwala nam zobaczyć szerzej tą przestrzeń. Dzięki temu widzimy, że ta postać siedzi tyłem do maszyny. Przestała pisać ten list, pali papierosa, jest jakby w innej czynności. Więc jakby ten plan jest tutaj po to, żeby pokazać nam no właśnie tą przestrzeń. No bo to jest istotne, że on jakby przestał pisać, tak? I teraz jakby ma zupełnie inną pozycję. Jest taki położony z tym papierosem. Jakby to ma takie znaczenie, jakby to wprowadza nas w pewien kontekst sytuacji. Taki emocjonalny również. Następnie w zbliżeniu widzimy jakąś reakcję emocjonalną. Czyli no, wgłębiamy się w to, co jest w naszym bohaterze. Za pomocą tego zbliżenia twórcy pokazują nam, że coś się zmieniło, tak? Widzimy tutaj jakąś pewną postawę i zmianę w stosunku do poprzedniego kadru. No i w kolejnym jest to detal. Widzimy dłonie stukające w klawiaturę. No, za pomocą tego detalu twórcy pokazują nam, że, no, że coś mu zaczyna, jakby no, coś się dzieje z tym listem, tak? On jest znowu w stanie go pisać. Możemy widzieć tą determinację, szybkość, z jaką uderza w klawiaturę. Ten detal służy temu, żeby nam pokazać, że wrócił i że wrócił do pisania i że dobrze mu idzie. Następnie w takim planie średnim znów mamy kontekst szerszy, tak? Czyli widzimy tą maszynę, widzimy jego, no i widzimy to, że wyciąga list z maszyny do pisania. Czyli ten plan pozwala nam na pokazanie naszej postaci w czynności. Czynności wyciągania listu z maszyny. I ostatni kadr w tej scenie, zamykający, jest to właśnie detal, w którym widzimy ten list już w kopercie. Czyli tym kadrem, który zamyka scenę, twórcy akcentują, że udało mu się dokończyć tą czynność. I pokazują, że właśnie o list tutaj chodziło. No i to właśnie, jakby gdyby ta cała scena była pokazana po prostu w takim szerokim kadrze, w którym widzielibyśmy człowieka piszącego na maszynie, jakby no, widzielibyśmy tylko tą czynność właściwie. No, jakby dzięki temu, że twórcy używają tutaj całego wachlarza tych kadrów i używają ich różnie, bez jakiejś takiej no po prostu za każdym razem pokazują nam coś innego w obrębie tej jednej czynności. I ta nasza uwaga jest dzięki temu skoncentrowana. Tutaj jeszcze jedna scena. Już pokazywałem detal z tej sceny wcześniej. I tylko tutaj zaznaczę, że w tej scenie chodzi o to, że kobieta przygotowuje potrawę dla swojego męża. Potrawę, w której są trujące grzyby. Jest to scena z filmu Nici Widmo. I ona wie, że to są trujące grzyby. No i tak. Scena rozpoczyna się od takiego planu ogólnego. Czyli pozwala nam to na zobaczenie tej kobiety w przestrzeni.
Po podstawie tej przestrzeni jesteśmy ocenić, gdzie się znajdujemy. Jest tu kuchnia, widzimy, że jest jakaś taka pora wieczorna. I widzimy tu kobiety, ale jeszcze nie widzimy dokładnie, co ona robi. W kolejnym kadrze, w współzbliżeniu, widzimy postać kobiety. Czyli jakby twórcy wciąż nie pokazują nam wszystkiego, bo jakby nadal nie wiemy, czym ona się zajmuje. Widzimy, że jest na czymś skupiona, czyli widzimy jakąś emocjonalność w niej, ale nie widzimy tej czynności. Dopiero w następnym ujęciu w detalu widzimy te grzyby. Czyli dopiero teraz widzimy, czym się zajmuje nasza bohaterka. Kroi grzyby, przygotowuje potrawę. No i za pomocą tego detalu twórcy chcą nam pokazać, że to właśnie te grzyby są tutaj najistotniejsze. My jako widzowie w tym momencie wiemy więcej niż ten mąż, który tam czeka na jedzenie. No i tu właśnie w następnym kadrze, takim szerokim planie amerykańskim, widzimy, jak kobieta nakłada potrawę na talerz, no i widzimy tego męża. Czyli w tym kadrze jest zamieszczone dwie postacie oraz ta potrawa. Jest to wszystko widoczne, dlatego my wiemy już, do czego to ma się sprowadzić. Czyli jakby wcześniej w detalu widzieliśmy te grzyby, teraz w planie szerokim widzimy już jakąś potrawę, ale wiemy, że te grzyby się znajdują w środku. Kolejnym mamy zbliżenie na bohaterkę, no, która patrzy na swojego męża. Czyli podała mu ten talerz i teraz możemy obserwować pewną emocjonalność. Twórcy pokazują na to zbliżeniu właśnie dlatego, że jakby ma to takie duże znaczenie emocjonalne. I my jako widzowie możemy też przyjrzeć się naszej bohaterce, widzieć taki jej lekki półuśmiech. To jest najważniejsze. Kolejny kadr, plan średni. Tutaj widzimy dwoje bohaterów. Widzimy tego męża w czynności jedzenie, patrzy na naszą bohaterkę. No widzimy jakąś relację pomiędzy nimi. Nie widzimy ich twarzy obojga, ale tak szeroki kadr, ustawiony jeszcze przez plecy bohaterki, pozwala nam na obserwowanie pewnej relacji w tej scenie. I ostatnie ujęcie w scenie, zamykające całość. Twórcy zdecydowali się, żeby pozostać na zbliżeniu na naszej bohaterce. Dzięki temu zbliżeniu możemy się zastanawiać, co ona myśli. Popełniła jakiś czyn, tak? Czyli no wiemy już więcej, że przygotowała potrawę z trujących grzybów. I teraz możemy się zastanawiać, no, czy jest zadowolona, tak? Co tam się dzieje takiego jakby wewnątrz u postaci. To zbliżenie przedstawia jakiś konflikt pomiędzy. Też tworzy konflikt pomiędzy widzem a bohaterką. Czyli jakby to też jest prosta scena, bo opowiada o pewnej czynności w zasadzie, czyli o przygotowaniu posiłku. Ale za pomocą tych różnych kadrów, no twórcy komplikują w pewien sposób tą historię. W pewnym sensie te grzyby są tylko tłem do jakiejś takiej emocjonalności, do takiego wnętrza tej naszej bohaterki. Nawet możemy tu w całości widzimy, że aż trzy bliskie plany zastosowali jakby w całej scenie na naszą bohaterkę. Czyli ona jest jakby tutaj najistotniejsza i to, co jest wewnątrz niej. No i tak, no i w zasadzie to już jest wszystko.
te trzy przykłady, one obrazują, jak może wyglądać zrealizowane przez Was zadanie. Ponieważ chciałbym, żebyście zrealizowali taki podobny do tych przykładów takie zadanie fotograficzne, które będzie składało się z około 5-8 zdjęć i będą opowiadały jakąś historię wymyśloną przez Was. Jakąś prostą historię o jakiejś czynności, tak jak na przykład właśnie w tych przykładach przecież tak jest, że to jest pisanie listu, czy jakieś robienie make-upu. I żebyście właśnie opowiedzieli tą historię za pomocą różnych kadrów. Żebyście spróbowali świadomie wykorzystać jako takiego nośnika do opowiedzenia tej historii. Także możemy sobie jeszcze umówić to zadanie szerzej, ale jeżeli chodzi o wykład, to jest to wszystko. No i chciałem Was zapytać, czy wszystko jest dla Was jasne, w sensie czy macie jakieś pytania w ogóle do tego wykładu, bo taki jest dosyć krótki, no ale mam nadzieję, że dosyć konkretny i pokazuje też o co może chodzić w tym zadaniu, bo zadanie, może coś powiem więcej na temat tego zadania, tak? No zadanie ma polegać na tym, żebyście w grupach bądź osobno, zależy jak chcecie, stworzyli jakąś opowieść taką wizualną, złożoną z wielu kadrów, wykorzystując różne wielkości tych kadrów. I to, czego będziecie do niego potrzebować, to aparat fotograficzny, no jakiś człowiek, kolega, koleżanka, którzy Wam w tym zadaniu zapozują. Po prostu Wam jakoś tam zagrają. Nie chodzi mi o to, żeby to było jakoś świetnie zagrane czy świetnie ujęte. Bardziej chodzi mi tylko o taki sposób narracji za pomocą wielu zróżnicowanych kadrów, które razem będą się składały na jakąś taką spójną opowieść. Jest to takie zadanie, które również może Wam się przydać na teczce, gdybyście kiedyś chcieli zdawać do szkoły filmowej. Zdając do szkoły filmowej trzeba przedstawić teczkę, która składa się z jakichś cyklów fotograficznych. I fajnie jakby układać te cykle w taki sposób, żeby one właśnie pokazywały Waszą świadomość w używaniu po prostu takiej opowieści wizualnej. To czy macie może jakieś pytania? Wszystko jest zrozumiałe. Jest jedno jednak. Bo ja nie wiem, czy mnie słychać, ale... Teraz cię słychać. Teraz od tej 9:45, przynajmniej w tym całym rozkładzie, ma być ta przerwa, to czy potem, jak zaczyna się wykład o godzinie 10, to będziemy tutaj się łączyć na Teamsie i jeszcze coś będzie dopowiadane? Czy to już jakby mamy zaczynać od tej 10, to jakby stricte pracę? Cały dzień jakby jest teraz dla nas. Wykład już został zakończony. W zasadzie, bo teraz będzie przerwa, tak? No to możemy połączyć się po przerwie i jeszcze porozmawiać więcej na temat tego zadania. Może właśnie ktoś już będzie miał jakieś, nie wiem, pomysły, które chciałby omówić, tak? No bo chodzi mi o to, żebyście sobie to przemyśleli, czyli wymyślili najpierw temat, o którym chcielibyście opowiedzieć, czyli na przykład jakaś czynność, tak, albo jakaś emocja, możecie wyjść od jakiegoś hasła typu smutek i sobie to rozszerzać, później zastanowić się, w jakiej przestrzeni byście chcieli zrobić te zdjęcia, no i później dopiero robić te zdjęcia, co nie? Czyli najpierw wymyślcie jakby temat, przestrzeń,
czy to powinien być mężczyzna, czy kobieta w waszym przedstawieniu. I nawet możecie sobie narysować jakąś formę storyboardu, zanim zaczniecie, żeby sobie to jakoś tak przygotować. Nie? Albo pójść zupełnie tak improwizując, ale mając już w głowie jakąś koncepcję i temat, i czynność, o której chcielibyście opowiedzieć, co nie? Więc jak już chcecie ruszać, to możecie ruszać. Jeżeli jeszcze chcielibyście zostać i to przegadać, to możemy to przegadać. Ale jeszcze ja mam pytanie do reszty, bo wiem, że wy jesteście w grupie, ale czy są tutaj takie osoby, które są jakby osamotnione, w sensie, że nie mają dostępu na przykład do tego, żeby ktoś im zapozował w tych zdjęciach? Ja mam taki problem, ale wydaje mi się, że nawet wpadłam na pomysł, jak rozwiązać, jeśli dozwolone jest zamiast aktorów zwierzęta. Aha. No wiesz co, teoretycznie czemu nie? No, jakby cała rzecz w tych kadrach polega trochę na tym, że one zawsze stosują się do człowieka, co nie? Do jakiejś takiej emocjonalności. Zawsze jest to człowiek w jakimś kontekście, co nie? Jeżeli myślisz, że jesteś w stanie na zwierzaku taką emocjonalność wyłapać, to możesz spróbować. Ale jeżeli jest ktoś z was, kto nie ma dostępu do kogoś i trochę nie wie, co ma teraz zrobić, to ja też proponuję takie rozwiązanie, że właśnie możecie wciąż sobie wymyślić jakiś temat i właśnie go rozrysować, co nie, w formie takiego storyboardu. No bo to wciąż jest takie przygotowanie koncepcyjne, co nie, do takiej realizacji. Więc możesz spróbować ze zwierzakiem, możesz też spróbować porobić storyboardy, co nie. A ja mam jeszcze pytanie, jak grafikowo teraz, w sensie, co będzie się działo, o której godzinie, żebym wiedziała, co zrobić. No wiesz co, ja trochę ci powiem, że nie wiem, jaki tam jest plan. Marta mówiła, że są przerwy i to chyba teraz się zaczyna. Możemy przekazać, za sekundę powiemy. Tak odpowiadając na pytanie, jak to teoretycznie miałoby wyglądać, to przynajmniej tutaj w planie jest napisane, że właśnie od tej od 9.45 do 10.00 jest taka przerwa, od 10.00 do 13.00 są warsztaty, potem od 13.00 do 13.30 jest przerwa obiadowa i potem od tej 13.30 do 15.30 znowu są warsztaty. No dobrze, no to ja myślę, że w takim razie Dzięki. Ja myślę, że w takim razie ten czas, powiedzmy do tej przerwy obiadowej, do 13.00, to jest taki czas dla was, żebyście zaczęli coś realizować albo w ogóle, żeby to zrealizować, tak, albo też, żeby się zastanawiać. No w każdym razie osoby, które już coś tam zrealizują do przerwy obiadowej, to po przerwie obiadowej możemy się zająć omawianiem tych zdjęć, nie? Czyli ten czas po przerwie obiadowej jest na to, żebyście już mogli przynieść tutaj zdjęcia i żebyśmy mogli sobie o nich porozmawiać, żebyście mogli opowiedzieć, co chcieliście przekazać i o czym powiedzieć, co nie? Czyli jakby ten blok do przerwy obiadowej to jest czas na realizację, a po przerwie obiadowej to jest czas na omówienie tego i na ułożenie, takie wspólne ułożenie z tego jakichś takich cyklów, co nie? Albo może też się okaże, że coś tam warto do tego dorobić, nie? No to sobie o tym wszystkim porozmawiamy już później. Ja natomiast tutaj będę cały czas, więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania w trakcie albo miałby coś, z czym chciałby przyjść i to pokazać i porozmawiać, więc ja tutaj będę, co nie? Po tej przerwie kawowej, która teraz ma być. Więc po prostu łączcie się tutaj i jestem dla was, co nie? Ja jeszcze mam pytanie, czy mogę zamiast postaci użyć przedmiotu, w sensie w formie postaci? Wiesz co, myślałem o tym, ale nie. Jakby jest tutaj taki właśnie problem, że te kadry opowiadają o jakiejś takiej emocjonalności, co nie? O jakimś człowieku w relacji z przedmiotem albo z otoczeniem. Więc trochę jakby trochę może nie być w tym sensu takiego narracyjnego, co nie?
Możesz spróbować, jakby nie chcecie zniechęcać, ale też możesz spróbować zrobić na przykład takie storyboardy, jeżeli nie masz kogoś, kogo mogłabyś poprosić o to, żeby ci zapozował. No też jest taka ewentualność, że można zawsze spróbować podejść do tego dokumentalnie. Czyli na przykład wziąć aparat i gdzieś tam wyjść, powiedzmy, do ludzi i gdzieś tam kogoś złapać na ulicy i coś próbować zrobić takiego, co nie? Natomiast najwygodniej na pewno jest, żeby to był jakiś kolega, mama, tata, jeżeli jesteś w domu. Jeżeli nikt nie może ci pomóc, nikogo nie ma, no to chyba wtedy najlepszym rozwiązaniem byłoby wymyślenie na przykład trzech takich tematów i zrobienie takich trzech opowieści w formie storyboardu. Okej. Ja jeszcze takie, żeby na pewno dobrze zrozumieć zadanie. Ma być zdjęcia nie w znaczeniu takim kady ujęć, w sensie z takich filmowych, czy mają być takie krótkie, zmontowane ze sobą filmiki? Nie. Wiesz co, nie filmiki, tylko fotografie, co nie? Ja wam pokazywałam tutaj wszystko na 100 klatkach i też dlatego właśnie, że jakby zadanie jest fotograficzne, co nie? Film to jeszcze coś innego, nie? To już musielibyśmy zacząć rozmawiać o ruchu kamery, o jakby różnych jeszcze innych aspektach. Na razie skupiamy się tylko na kadrze. Tak, i pamiętajcie, żeby jakby w takiej opowieści, jak będziecie robić zadania, żeby na przykład użyć czterech, co najmniej czterech różnych kadrów, co nie? Czyli na przykład używacie plan ogólny, detal, pół zbliżenie i załóżmy zbliżenie, co nie? Nie zawsze też jesteśmy w stanie wykonać na przykład plan totalny, co nie? Bo to nie zawsze się da. Natomiast żeby te opowieści były takie zróżnicowane pod tym kątem kadru. No dobrze, słuchajcie, to chyba jest przerwa. Jeżeli dobrze kojarzę. Więc widzimy się po przerwie. Dziękujemy bardzo. Dzięki.
Ja mam pytanie teraz, tak myślę, jak robię sobie storyboard. No. Czy bym mogła, skoro to nie jest forma ruchoma, animowana, mogłabym trochę manipulować zdjęciem pod tytułem na przykład dopasować trochę światło, a tutaj na przykład wyciąć drzewo, jeśli mi przeszkadza w ujęciu? Tak. Okej. Okay. Nie ma problemu.
Dzień dobry! Czy ja widzę Magdalenę? Halo, halo! Witaj! Tak, jest Magdalena. Już muszę wyjąć słuchawki tylko. I co, jak je wyjmujesz, to one przestają działać po prostu? Chyba tak. Thank you.